Kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek Rozmów przy kawie. Pamiętacie może na moim kanale było tam kilka, nawet kilkanaście rozmów. Siadałem sobie na werandzie, parzyłem kawę, siadał też gość czy gościuwa i żeśmy rozmawiali. I dzisiaj tutaj z Olą Gnyszką będziemy mieć rozmowy przy kawie, ale wiecie, siedzenie to jest w ogóle niezdrowe. Tak, siedzenie w ogóle to jest taki, nie wiem, to jest takie palenie XXI wieku. W ogóle to, żeby być w ogóle w pomieszczeniu, to jest niedobrze, bo trzeba wyjść na dwór, na słońce, żeby były drzewa, żeby były ptaszki, żeby było słoneczko. W związku z tym dzisiejsze rozmowy przy kawie tutaj właśnie, gdzie widzicie. A mój gość się przedstawi. Powiedz nam, Olu, kim ty jesteś? Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Gnyszka. Z wykształcenia jestem lekarzem dentystą i naturopatą. To też moja pasja. A jestem też autorką e-booka i monobooka. Inaczej, księga odporności też. A ja wyciągnąłem dzisiaj Olę dla Was na rozmowę, bo mówię tak, wielu ludzi, którzy oglądają mój kanał, wyglądają dlatego, że ja takie różne rzeczy o technologii pokazuję. A to o Teamsach, a to o serwerach, a to o różnych rzeczach. Czyli no bo są tacy pasjonaci, tacy jak ja, z odchyleniem na informatykę, albo profesjonalni informatycy, albo nauczyciele informatyki, albo ludzie po prostu, którzy lubią różne ciekawe rzeczy oglądać. Więc sobie pomyślałem, Ola nam dzisiaj może poopowiada, jak w tych czasach tych ekranów komputerowych, tego ślęczenia, czasami niestety po nocach, przed tym tak zwanym niebieskim światłem, jak sobie poradzić, jak odzyskać zdrowie, albo jeżeli jesteśmy wciąż zdrowi, jak utrzymać to zdrowie i co jeść, kiedy jeść, a w ogóle prawdopodobnie coś też będzie o chińskiej medycynie, a w ogóle skąd ta chińska medycyna, dlaczego chińska medycyna. Myślę, że to o tym dzisiaj porozmawiamy, tak, co? Tak, dokładnie. To będzie. Słuchajcie, zapnijcie pasy, a najlepiej zasznurujcie buty, idźcie na spacer i słuchajcie nas na spacerze. Tak jest. Mam sporo kolegów, którzy się zajmują IT i komputerami. I tak myślę, że takim portretem wspólnym ich wszystkich to jest to, że są tak dość mocno zaniedbani, jeśli chodzi o stan zdrowia. Po prostu siedzą w tych serwerowniach, czy w tych pokojach po prostu, gdzie przed tymi komputerami wiele godzin, światło z komputerów w ogóle nie jest takie dobre, często się tam przesiadują po nocach. To co byś doradziła moim kolegom z IT? Jak tak po prostu mówią, kurczę, trochę się już źle czuję, co mogę zrobić, żeby się lepiej poczuć? No myślę, że rzeczywiście tutaj wprowadziłabym te elementy ruchu w przerwach w pracy, tak? Czy teraz, gdy mamy pracę zdalną, jesteśmy w domu, to te warunki są, można powiedzieć, bardziej komfortowe do tego, żeby nawet te 2-3 minuty poćwiczyć sobie przy biurku. A jak można przy biurku ćwiczyć? No położyć się, no w sensie na dywanie. Aha, położyć, aha. Tak? I zrobić kilka ćwiczeń, porozciągać się, to jedno. Myślę, że warto by było również pomyśleć o takim dobrym oddychaniu i na przykład pooddychać sobie przez kilka minut przeponowo, czyli położyć rękę na brzuchu, wyobrazić sobie, że na brzuchu mamy balonik i do niego pompujemy powietrze, wdychamy wtedy powietrze nosem, staramy się, żeby wydech był dłuższy o kilka sekund, o 2 sekundy na przykład, niż wdech i skupiamy się właśnie na oddechu przez tą chwilę, przez te kilka minut. 5, 6, i to w czym, to w czym pomoże? To tak, pomoże tak. Na przykład w obniżeniu poziomu hormonu stresu, aha, który, gdy siedzimy długo przed komputerem, szczególnie w godzinach wieczornych, może być podwyższony. Ze względu na to, że światło, jakie emituje komputer, ma takie właśnie działanie, że ono podwyższa ten poziom kortyzolu, a z kolei, czyli hormonu stresu, a z kolei zaburza wydzielanie melatoniny. Tutaj myślę głównie o wieczorze, gdy już zachodzi słońce i taką naturalną rzeczą w naszym organizmie wtedy jest to, że właśnie ten hormon, który nam ułatwia zasypianie, melatonina, jego ilość wzrasta, a ten hormon stresu, kortyzol, obniża się, to w momencie, gdy my jesteśmy cały czas narażeni na światło niebieskie, światło, jakie emituje ekran, ten proces jest, naturalny proces jest zaburzony. I wtedy możemy mieć problem. Czyli w ogóle poza tym oddychaniem to w ogóle najlepiej w ogóle nie siedzieć po nocach, tak? A to oczywiście tak, to po pierwsze. Co z tym siedzeniem, z tymi bólami pleców, z tymi masażami? Co chwilę słyszę, że po prostu masa ludzi, po prostu ja też raz na jakiś czas, jak sobie nie zadbam o siebie, cierpimy z powodu siedzenia. Tak, bo to jest tak z siedzeniem, że w trakcie, gdy my siedzimy, to część naszych mięśni jest zbytnio napięta, a część jest zbytnio rozluźniona. I niestety właśnie te mięśnie
szczególnie szyi czy mięśnie kręgosłupa lędźwiowego, są wtedy w zbyt dużym napięciu. A na przykład mięśnie brzucha, czy pośladków, czy na miednicy są zbytnio rozluźnione, przez co one się osłabiają. No, siedzenie nie jest naszą naturalną pozycją, tak? Co jest naturalne? Chodzenie? Stanie? Chodzenie. Jesteśmy stworzeni do ruchu. Aha, ale nie takiego intensywnego biegania na maratonach, gdzieś tam padania po prostu pod ciężarem potu, tylko takiego spacerowania? Tak, dokładnie. To Aha. jest dla nas najbardziej optymalna forma ruchu. Czyli co, takie wymysły jak, nie wiem, bieżnia, do której się dopina biurko i człowiek cały czas chodzi w pracy, to chodzi? Świetnie, nie wiesz, tutaj pod tym względem to bardzo chwalę taki pomysł. I to jest świetny pomysł. Bo ja widziałem to, jak sobie kupowałem bieżnię, to ktoś mi mówi, zobacz, jest taka w ogóle bieżnia. Już nie bieżnia, to wyglądało jak biurko, tylko tam było wmontowany taki po prostu ten, no, ten kawałek bieżni tam pod biurkiem, prawda, i sobie człowiek chodził. Mhm. Czyli to jest dobre. A te takie w ogóle stoły, takie, Aha. że się po prostu biurko, które się naciska, ono po prostu się robi takim do stania, potem znowu do siedzenia, to ma sens, tak? To też ma sens, tak, bo pozycja stojąca, mimo że też ma swoje wady, też na przykład może powodować to, że tworzą się łatwiej żylaki i tak dalej. Też nie jest idealna, ale jest na pewno lepsza od siedzenia. Chodzenie, stanie to jest lepsze niż siedzenie, bo jesteśmy stworzeni do chodzenia, trochę może mniej do stania, bardziej do chodzenia, tak, a nie do siedzenia. Dobra, a jak już siedzimy, to mówisz, ponapinane mamy te mięśnie, takie mówiłaś gdzieś na karku, te mięśnie, tak, są ponapinane. Mięśnie szyi, mhm. i kręgosłupa. No to ktoś mi opowiadał w ogóle, że jak sobie tą głowę nachylisz, to w ogóle jej ciężar jest dużo większy niż jak jest wyprostowana, Dokładnie. Bo ta grawitacja jest, więc mówi, żeby nie gapić się tak w ekran, czyli te laptopy, gdzie ta klawiatura jest razem z ekranem, to jest niedobre, tylko żeby rozdzielić klawiaturę od ekranu, żeby ten ekran był tak do przodu, żeby patrzeć, tak? Tak jest lepiej. Dokładnie. Czyli te laptopy to w ogóle nie jest dobry wynalazek. Wszystko na to wskazuje, prawda? No. Takie było, że super klawiatura, po prostu i ekran z jednym, a teraz się okazuje, że przez to mamy bóle karku. Tak, to tak działa. No. Ja to byłem takim nocnym markiem, ja to lubiłem właśnie tam koło północy, koło pierwszej, drugiej coś tam pisać i potem gdzieś wyczytałem jakieś takie wyniki jakichś badań, Nobla chyba coś goście dostali, w ogóle badali cykl dobowy. Tak, i tam w 2017. Było, no i tam, było właśnie napisane, że to w ogóle, czy jesteś, czy tobie się wydaje, że jesteś skowronkiem czy sową, to nie ma znaczenia, cykl dobowy masz taki sam i sobie krzywdę robisz, siedzisz po nocach. I ja tak sobie pomyślałem, ja byłem zawsze przekonany, że ja jestem po prostu taką sową, że ja będę siedział po nocach i że na mnie w ogóle nie ma mocnych, ale postanowiłem zaeksperymentować, no i teraz dzisiaj się nawet obudziłem za minutę piąta, więc mój bzyczek nie musiał dzwonić, żeby żony nie budzić, bo się po prostu przed budzikiem o piątej obudziłem, także no to się da i mnie się wydaje, że się przez to lepiej czuję, ale to może być taka sugestia, nie takie placebo, nie wstaję rano i sobie mówiłem, że się czuję lepiej. Ale jakbyś nam trochę więcej może też o śnie powiedziała, jeżeli masz ochotę, czy to w ogóle da się tak po ludzku opowiedzieć? Tak, o tym cyklu dobowym chciałabym do tego jeszcze wrócić, bo to jest bardzo ciekawe, że właśnie nasze komórki, czy nasze tkanki reagują na światło słoneczne i jak gdyby tak jak my mamy zegarek, prawda, i wiemy, która jest godzina, tak słońce, światło słoneczne, poprzez nasze oczy dowiadują się dzięki temu te komórki w naszym ciele, jak gdyby która jest godzina, moglibyśmy tak powiedzieć w uproszczeniu, tak? I co one mają robić? Czy mają teraz, prawda, być aktywne, wstać, wydzielać jakieś hormony, czy raczej mają się już wyciszać i przygotowywać do snu? Tak? I teraz właśnie światło komputera przez to, bo światło niebieskie generalnie nam jest właśnie potrzebne. Słońce emituje światło niebieskie naturalnie, tak? Tylko że ono emituje. To co teraz mamy na sobie, nie, jest niebieskie? Teraz nie. Aha. To niebieskie jest tam koło południa maksymalne, tak? No teraz jest już koło piątej, to teraz już nie jest niebieskie. Teraz już nie jest niebieskie, już idzie w kierunku czerwonego, tak? Gdy słońce zachodzi. I to jest naturalne, że ta barwa i natężenie słońca, światła słonecznego, zmienia się w ciągu dnia. Natomiast gdy my siedzimy przed komputerem, to nasz organizm dostaje tak naprawdę taką informację, przez to, że komputer emituje światło niebieskie, że cały czas jest południe. O, kurczę, czyli jest 12 po południu, tak? Czyli bądź w pełni aktywny, po prostu jest środek dnia w ogóle.
nie myśl o spaniu i tak dalej. A jeżeli by sobie tam ludzie, nie wiem, że jakieś tam, wiesz, okulary takie zakładają, albo włączają sobie w laptopie taki na tryb żółty czy coś tak. takiego, czy to w ogóle ma sens, to pomaga? Tak, oczywiście. Mhm. To pomaga, oczywiście nie przez cały dzień takie okulary, tylko rzeczywiście po zachodzie, gdy już zachodzi słońce, to w tym momencie warto. I to jest taki środek ochronny, który nam w tym momencie rzeczywiście ten bodziec, to światło zmniejsza i to natężenie światła i to rzeczywiście może nam pomagać w tej syntezie prawidłowej melatoniny. Natomiast to nie zastąpi na pewno wyjścia na zewnątrz, tak? I też kontaktu z takim słońcem, prawda, w naturze, dlatego że ono oprócz tej regulacji rytmu dobowego też oddziałuje na nasz układ hormonalny. Mówi się o tym, że w naszych oczach też są takie receptory, które pod wpływem światła syntezują pewne hormony jak dopamina, serotonina. Także nam jest też potrzebne to naturalne światło i przebywanie przez cały dzień w pomieszczeniu, przed komputerem zaburza nam bardzo pracę hormonów. Mhm. No dobra, ale mój kolega ma taką robotę, że pisze software dla gościa w Ameryce, więc tam wiesz, jak u nas jest dzień, to tam jest noc i odwrotnie. A tak nie dokładnie, bo tam jest te kilka godzin. Nie, ale ogólnie jest tak, że on ma bardzo mocno zaburzony też ten tryb w związku z tym, że pracuje dla gościa w Stanach. Ja mogę mówić, nie wiesz, tak gdzieś przed komputerem, żebyś pochodził w ogóle w nocy, jakbyś tak nie siedział. No ale no realia są takie, że żeby się utrzymać, to on po prostu tą robotę wykonuje. Czy jest jakiś taki sposób, żeby był wiksyt i owca cała? Czyli żeby on z jednej strony mógł pracować dla swojego amerykańskiego szefa, no a jednocześnie, żeby dożył 40, bo ma teraz 30 parę lat. No trzeba by się zastanowić nad tym, jak działa melatonina w tym momencie, bo ta melatonina, czyli ten hormon snu, nazwijmy go tak, ona dlaczego jest taka ważna? Dlatego, że ona działa jako antyoksydant, czyli przeciwzapalnie, można tak powiedzieć, niweluje stany zapalne w organizmie, no i przeciwnowotworowo też działa bardzo silnie. Więc można by było zastanowić się nad zaproponowaniem koledze takich środków, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Bo przy takim trybie życia jest bardzo narażony na stany zapalne w swoim ciele, plus na rozregulowanie układu hormonalnego, tak, i swojego rytmu dobowego, to druga rzecz. I z takich środków można by tutaj polecić na przykład związki polifenolowe. Czyli flawony na przykład. Są nawet takie preparaty, także można poszukać. Czy resweratrol, o którym się też mówi, że również działa. A czyli, że, takie... znaczy radzisz po prostu jakieś takie środki, myślę, które... Myślę teraz o suplementacji, tak. Tym można by się wspomnieć. Na pewno przy takiej pracy też może mieć problem z poziomem witaminy D. Także tu suplementacja witaminy D. Czyli mówisz tak, najlepiej, żeby spacerował, najlepiej, żeby oddychał, ale jak już będzie siedział po nocy przy tym niebieskim świetle, tak, i miał rozregulowany tryb dobowy, no to wtedy dobrze pomyśleć o jakiejś suplementacji. Dokładnie. Co w takiej sytuacji robić, jak się czeka właśnie jakieś wdrożenie, jak się czeka pracujący weekend, jak się czeka to, że nie będziesz w domu przez najbliższe 3 dni, to jak sobie tutaj pomóc? Fajnie jest brać jedzenie z domu, jeśli to jest możliwe, okay, tak? Czyli pomyśleć, jak zaplanować z wyprzedzeniem, jak już wiesz, że masz na przykład zerwany weekend, masz wdrożenie weekendowe, to sobie wcześniej już w domu przygotować w pudełeczkach coś. Dokładnie, tak, bo tutaj kluczem jest to, żeby jedzenie nie było przetworzone i żeby nie zawierało konserwantów. To jest taki bardzo ważny punkt, ze względu na tą florę jelitową oczywiście. Żeby nie zawierało konserwantów i nie było przetworzone. A co jest przetworzone? Kiełbasa, rozumiem, że jest przetworzona, tak? Oczywiście, tak. Chodzi o to, żeby było... Pizza jest bardzo przetworzona, tak? Też, ale kiełbasa bardziej. Kiełbasa bardziej, tak? Kiełbasa trzeba unikać? Tak. Okej. Bakterie jelitowe jej nie lubią. Okej. Ale jak jest czosnkiem, a bakterie jelitowe lubią czosnek. To nie wystarczy, tak? Czosnek chyba się nie wystarczy, żeby bakterie... Nie. No dobra. Tak, to na pewno to. A propos jedzenia, no te pory posiłków są bardzo ważne, tak? Żeby rzeczywiście ich przestrzegać. Tutaj w medycyna chińska nas poucza, że śniadanie powinniśmy jeść w godzinach między 7 a 9, dlatego że wtedy trawimy najsprawniej. Natomiast kolację powinniśmy jeść do godziny 19, bo z kolei później już to trawienie się mocno osłabia, a dodatkowo możemy pogorszyć swój sen i regenerację w trakcie snu, bo organizm zamiast się regenerować zajmuje się trawieniem. Czyli między 7 a 9 śniadanie,
kolacja jak najwcześniej, ale w ogóle nie później jak o 19. Najlepiej. No właśnie słyszałem, że właśnie, że picie zimnej wody nie jest takie zdrowe, trzeba ciepłą wodę pić, tak? Tak, w medycynie chińskiej i w ogóle w Chinach to jest bardzo popularne. No tak, oni tak, oni wszystko ciepłe piją. Oni tak, chodzą z tymi kubeczkami, tak, sobie cały dzień zalewają wrzątkiem te fusy z herbaty, co tam i to mają. Jest związane tak z tym, bo w medycynie chińskiej śledziona właśnie, śledziona trzustka możemy powiedzieć tak, bo wtedy bardziej nam się to kojarzy z trawieniem, jest odpowiedzialna właśnie za trawienie sprawne i ona bardzo lubi ciepło, jest taka ciepłolubna, najlepiej się czuje w ciepłych krajach, tak? Nie lubi chłodu. No tak, ale my jesteśmy zimnym krajem. No właśnie, niestety, i mamy bardzo słabe śledziony. Aha. W większości, tak? I mamy słabe trawienie. Popijemy zimne piwko? Oczywiście, a do tego dieta jest fatalna, bo aha, jest mnóstwo rzeczy mącznych, to są nasze narodowe potrawy, które tak naprawdę pognębiają. Smażonych. Tak, one pognębiają te biedne, wychłodzone śledziony i efekt jest słaby. Efekt jest taki, że my jesteśmy zmęczeni, ciężko nam się myśli po takich posiłkach, tak to... No warto wykorzystywać właśnie nawet takie rozmowy telefoniczne, prawda, gdy rozmawiamy, żeby chodzić w pomieszkaniu, ten ruch, nie wiem, dać sobie gdzieś daleko kosz na śmieci, żeby musieć wstać. Ja sobie drukarkę ustawiłem w innym pokoju na półpiętrze. Świetny pomysł. Zresztą teraz bardzo mało drukuję, ale jak drukowałem, to musiałem się przejść, żeby do drukarki dojść. Dokładnie. Czy nawet pójście po ciepłą wodę, prawda? Tak, żeby nie mieć tego czajnika, czy tego czegoś do picia właśnie u siebie w przybiórku, tylko żeby musieć przejść. Szczególnie jak na jakiś większy dom musisz się przejść do kuchni, na przykład na inne piętro. Tak. No dobrze, czyli to tak, rada jest taka, żeby się ruszać, tak? Że jak siedzimy w tych naszych hybrydowych klatkach, to żeby się ruszać. Wiesz, zauważam taki problem z depresją, że jest coraz więcej depresji, stanów depresyjnych, tak. To jest bardzo, bardzo silnie zauważalne i rzeczywiście jest tego bardzo dużo. I to może być efekt tego przesiadywania, że to... Ale wiesz, też bardzo ważne są te relacje, które nam w tym momencie zabrano, tak? My się nie spotykamy, spotykamy się przez internet, ale to nie to samo. My potrzebujemy tych więzi społecznych. I możliwe, że to też ma duży wpływ w pandemii na to, że te depresje... A ty mówisz o takiej depresji, takim stanie psychiatrycznym, takim depresji, tak? Mówię już o takich na lekach też. Aha, no, bo... No bo ja, jak kończyłem dawno temu studia psychologiczne, więc coś pewnie wiele zmieniło w nauce, ale ja pamiętam, że to się mówiło, że no depresja ma jednak bardzo mocne podłoże takie organiczno-genetyczne, prawda, że się mówiło, że no tak, ale wiesz, no depresja się ujawni, ale to bardzo często te czynniki, które gdzieś tam się ujawnią w depresji, to one gdzieś były w tobie, prawda, bo to gdzieś niesiesz sobie z dziada, pradziada, czy gdzieś masz takie tendencje. I teraz, po pierwsze w ogóle, czy to wciąż tak się mówi, czy to już w ogóle od tych 25 lat moich filmów się wszystko pozmieniało? O genetyce jako podstawie mówi się zawsze, tylko zmienia się jak gdyby procentowość, Bo teraz często mówi się o tej hipotezie zapalnej, czyli że depresja może być właśnie na podłożu tego, że mamy stan zapalny w organizmie, że gospodarka hormonalna jest rozregulowana. I ty mówiłaś, że się ujawniają teraz w czasie pandemii, czyli... Można powiedzieć tak, no to jeżeli by wierzyć w tej starą koncepcję, taką genetyczną, no to tym, którzy mieli potencjał do depresji, to się teraz ujawniła, bo się to środowisko stało niesprzyjające dla nich, czy sprzyjające dla depresji niestety, a można by też powiedzieć, mówisz, no tak, ale też mogą być inne podłoża depresji, tak jak mówisz, jakieś stany zapalne i tak dalej. Mówisz, to jest co się dzieje. I co? I znowu stosujemy do tego to samo zalecenie, spacer, świeże powietrze, słońce, spanie w nocy, śniadanie między 7-9, kolację przed 19. Rozumiem, to jest recepta na wszystko. Tutaj jeszcze dodałabym wykluczenie takich pokarmów śluzotwórczych, czyli tych takich jak pszenica, mleko, nabiał i cukier, słodycze. Dlatego, że to akurat z medycyny chińskiej jest wiedza. Bardzo często depresja jest na podłożu osłabienia ci śledziony. Czyli znowu tego śledziony trzustki, czyli tego trawienia, tak? Wtedy, gdy ona jest słaba, powoduje, że w ciele powstaje dużo więcej niż zwykle śluzu, wilgotności. I to może sprzyjać tej depresji. Także tutaj przy depresji ja zwróciłabym bardzo dużą uwagę też na to, co jemy. Ja myślałam, że tu mówi coś poważne, a to medycyna chińska. Wiesz, to jest tak, że ona jest bardzo poważna, bo ma już prawie 5000 lat. To nasza tak naprawdę jest niepoważna. Ja wiem, znaczy ja to wszystko wiem, tylko ja też sami staję bezradnie, jak ja komuś takie rzeczy właśnie mówię.
A on mówi, nie, wiesz, ha, 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 nie, to tego, nie, wiesz co, tutaj w rozwój nauki to ostatnie w ogóle 100 lat i w ogóle tak to wszystko przyspieszyło i tak dalej. I Chińczycy mówili tak, mówią, no bo wy na zachodzie leczycie choroby, a my przywracamy organizm do zdrowia. Dokładnie, dokładnie tak jest. I wiesz, wbrew pozorom jest bardzo dużo badań naukowych, na przykład dotyczących ziół chińskich, ale całe mnóstwo, wiesz, w kontekście leczenia przeróżnych chorób. I my po prostu zupełnie nie mamy o tym pojęcia i dlatego tak to traktujemy. Myślimy sobie tak, medycyna oparta na faktach, i jakie fakty mamy w medycynie chińskiej, a to jest nieprawda. Bo jak wejdziemy do PubMedu i zaczniemy, prawda, szukać sobie badań dotyczących właśnie działania ziół przy różnych jednostkach, to znajdziemy, wiesz, mnie bardzo przekonuje w medycynie chińskiej to, właśnie to, że ona jest wielowiekowa, że jest oparta na obserwacji, na empirii i tam się tam jest bardzo trudno o zmianę czegokolwiek. U nas jest tak, że jest jakiś lek, wprowadzają, po czym za 2 lata mówią, że w ogóle beznadziejny i po prostu zaszkodził wielu osobom, tak, i wycofują. Natomiast w medycynie chińskiej, żeby coś weszło do kanonu, potrzeba 100 czy 200 lat testów, tak, jak gdyby, żeby coś zostało przyjęte i uznane. No i mam doświadczenia własnego życia, jak potrafi być skuteczna, także... Jasne, czyli z jednej strony odwołujesz się do tego, jaka to jest długa historia medycyny chińskiej, a z drugiej strony, jak już to nie pomaga, to dajesz świadectwo własnego życia i mówisz, no bo ja po prostu taki, taki i taki mam przykład tego, że to po prostu w moim przypadku zadziałało. Jako rosół mocy ugotowany, czyli długo gotowany rosół. Ale tak. Ale bez przykrycia, bo jak się przykryje, to mętnieje. Ja przykrywam. To przykrywa się nie mętnieje, tak? Nie. No wiesz, ja nie wiem, bo ja na przykład wrzucam całą cebulę, łącznie z włoskami, dlatego że one zawierają dużo kwercetyny. I ten kolor rzeczywiście jest taki inny, powiedziałabym, niż tradycyjny rosół. I myślę sobie, że to przez tą cebulę. Czyli rosół. To jest taki nasz... Dobra, tak, zdecydowanie. To zawsze też było, jak tam człowiek zawsze w domu chory, zawsze mama czy babcia mówi, ja to ci rosołku ugotuję, prawda, to pomoże, tak? Ogórki kiszone i kapusta kiszona oczywiście, przecież, prawda? Tak, kiszonki, skarb. Aczkolwiek są wychładzające. Tak, ja wiem, bo ty mówiłeś wielokrotnie, że nie ma jednej dla wszystkich, że to trzeba pojedynczo na każdego traktować. Ja też wiem, że nie możemy być tak, o, dla wszystkich, wszyscy jedzcie ogórki kiszone, albo zjedz sobie kapustę kiszoną. Ja wiem, że tak ogólnie nie można, nie, ale tak jak wyławiamy z tej naszej takiej panoramy kulinarnej polskiej, to tak rosołek, ogórki kiszone, kapusta kiszona, oczywiście, to tak z tych dobrych rzeczy. Tak, co jeszcze z takich właśnie dobrych? Gruszki też są takim skarbem, szczególnie przy suchości w płucach. One są wręcz lekarstwem wtedy, takie pieczone gruszki. Ale to nasza kuchnia smażona, to wyrzucić, tak? Te wszystkie schabowe smażone, mielone smażone, tak? To odzwyczajcie. To odzwyczajcie, zdecydowanie. Wiesz, sama obserwacja siebie, tak? Jak my się czujemy po takim jedzeniu. Często osoby ze słabą śledzioną właśnie po odstawieniu nabiału mówią, wow, od razu przeszły mi te dolegliwości żołądkowo-jelitowe. A, czyli ten nasz, taka prosta sprawa. Czyli ten nasz twarożek, żółte serki raczej nie zalecasz, tak? Raczej nie. No dobra. Czyli smacznie już tylko zostaje czosnek i cebula, tak? Właśnie, powiedziałem, że też nie dla każdego, no bo przecież czosnek jest gorący. A jak ktoś ma problemy, podrażniony żołądek, to nie będzie zadowolony. No, to ja chyba nie mam, bo ja tak uwielbiam zresztą kanapkę, po prostu, wiesz, masełko i czosnek, tak 3-4 ząbki takie większe pokroić i tak zjeść kanapeczkę. Ale skoro nie masz dolegliwości po tym, to myślę, że jesteś, że twój żołądek jest tak, dobrze, bardzo dobrze. Ja myślę, żeśmy tutaj wyposażyli naszych widzów w masę wiedzy. Dobrze, ja ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również. A ja zachęcam was do dwóch rzeczy. Do polubienia fanpage'a Oli na Facebooku, czyli Mama Ziołolog, oraz do skorzystania z jej e-booka, Immunabooka, czyli Księgi Odporności. Link tutaj na dole w opisie. No i pogodnie was pozdrawiam.